Przemysław Szyszka po przepięknym duszeniu i zwycięstwie na Gali Fight Club 2. No, napsułeś mi trochę krwi, byłam bardzo zestresowana, bo mocno ci kibicowałam. A jak zeszła to Asia, twoja żona? No, emocje były nie z tej ziemi. Wiecie, to jest powrót po 9 latach. Ja trochę też zardzewiałem i chciałem poczuć tą bitkę. Ja nie chciałem sprowadzać tej walki do parteru i od razu tam robić wszystkiego w parterze. Chciałem poczuć tą wojnę, poczuć, że jest ta wymiana, poczuć te uderzenia. No i wszystko było. Ja nawet w szatni mówiłem, że chciałbym, żeby była krew, żeby był taki zwroty akcji, żeby to była mocna bitka, nie? Że wejdę, ktoś uderzy i on się położy. I tak było. Jaki był plan na ten pojedynek? Plan był taki, że trzymam się stójki i w momencie, kiedy on będzie chciał, odda mi jakąś pozycję do obalenia, wtedy go obalam i go kończę. No i tak się stało. To pierwsze wejście po nogi, które tam dociskałem do siatki, to ja nie chciałem go sprowadzić, tylko dostałem wątrobę kolanem. I to było przetrwanie. Okay. Bo ja wszedłem w niego, podpaliłem się i on pod prawym sierpem wszedł mi kolanem. Czułem, że mnie zgięło i musiałem wejść do siatki, żeby nie oddać walki. A że czytałem, że sparuję z Jackiem Siechcą czy z Radkiem Paczuskim, oni te wątroby bardzo mocno biją, więc wiedziałem, jak w takiej sytuacji też się zachować. I często właśnie tak robię na sparingach, że dostanę tą wątrobę, gdzieś tam się kleję, tu też się przykleiłem i poczekałem, przestaje boleć i później wróciłem do pracy i do swojego zadania. Czy spodziewałeś się tak mocnego wejścia w pojedynek twojego przeciwnika, takim ekwilibrystycznym, choć nieskutecznym, nie wiem czym, power punchem, nie wiem co to miało być? Wiecie co, tak, bo zrobił to samo w walce Muay Thai. To samo zrobił w pierwszej rundzie, że wleciał w gościa i chciał takim niby latającym kolanem go trafić. I czekałem, kiedy on we mnie wbiegnie, bo on nawet w wywiadzie powiedział, że on jest jak Wanderlei Silva i będzie chciał nokautować wszystkich w pierwszej rundzie. Więc czekałem na to, kiedy on wbiegnie, widzieliście, ja podszedłem do niego i czekałem, kiedy on wbiegnie, zszedłem z linii ataku. No i później już robiłem swoje. No, tylko ta wątroba mnie zaskoczyła, bo jednak chciałem poczuć tą wojnę. I no, troszeczkę oddałem tą pozycję, no, ale z tego, że 9 lat jednak już nie byłem w oktagonie, trochę zardzewiałem. Ale wiedziałem, co robić, żeby tą walkę utrzymać i żeby jej nie oddać. No właśnie, 9 lat nie było ci w oktagonie i kiedy była największa kulminacja tych emocji takich tuż przed wejściem? No nie było w ogóle zero stresu. Ja w ogóle powiem wam szczerze, że tak się dobrze bawiłem. To wszystkim mówiłem, że idę się pobawić, potańczyć, że chcę krew. Nie no, powiem wam szczerze, z ręką na sercu bawiłem się przekozacko. Tak jak chciałem, bez stresu poszedłem tam, jeszcze sobie na zewnątrz tańczyliśmy, wygłupialiśmy się. No było super, super atmosfera w szatni. Cały team mój tutaj wygrywa, więc super. Kiedy wiedziałeś, że walka już jest twoja? Bo ja z minuty na minutę, jak widziałam zniszczoną twarz twojego przeciwnika, to coraz bardziej nabierałam tej pewności, że ty ten pojedynek wygrasz, bo momentami miałam wrażenie, że wcale nie było tak łatwo. Nie no, powiem wam, że ja czekałem, kiedy mu właśnie oddam jakąś pozycję do wejścia tam do parteru, ale w ogóle myślałem, że to się wszystko wydarzy w drugiej rundzie i czekałem na tą drugą rundę. Mówię, rozkrwawię go, rozbiję go, ile tych się odda się w pierwszej rundzie, a w drugiej go skończę. I naprawdę całą rundę mówię, jak już to wszystko wchodziło, jeszcze słyszałem, jak Radek z Jackiem krzyczeli podbródki, sierp nad prawą, sierp nad prawą, i to wszystko wchodziło. Mówię, nie no, jesteśmy w domu, wszystko wchodzi pięknie, rozbijam go. Czekałem, kiedy będzie ta dogodny moment do sprowadzenia, no i tak się stało w pierwszej rundzie, a chciałem, żeby to było w drugiej. Mhm. Słyszałeś podpowiedzi Radka, słyszałeś podpowiedzi Jacka, lewy, prawy, prawda? Ale nie słyszałeś tych podpowiedzi, żeby ręce wyżej trzymać, jednak z tymi rękoma opuszczonymi walczyłeś. Znaczy później już po tej wątrobie trzymałem nisko ręce, bo wiem, jak wątroba się zachowuje. Że drugi raz trafiona już by spowodowała, że pewnie bym poszedł na deski. Dlatego z doświadczenia wiedziałem, że trzeba ją chronić, bo ja zawsze zbieram wszystko wysoko na czoło, dlatego bo wtedy jestem w stanie tymi balansem pod uderzeniami powchodzić, żeby widać po mojej twarzy, że nie jestem rozbity. Zawsze przyjmuję tak, żeby te uderzenia amortyzować. Staram się ich w ogóle nie przyjmować na szczękę. Tutaj żadnego uderzenia na szczękę nie dostałem. Mówiłeś, że przed pojedynkiem stała się tobie kontuzja, mianowicie dostałeś jakiegoś zapalenia bodajże nogi. Czy to doskwierało tobie w tym pojedynku? Tak, zakażenie po zbijaniu wagi urosło. Cała noga mi boli, zresztą zobaczcie jak rośnie. Ona cała rośnie, jest stan zapalny całej nogi. Przez to też ciężko było mi zrobić wagę, ale wszystko się udało i w walce ją cały czas czułem. Przy każdym kopnięciu czułem ból, ale to ja powiedziałem, że to będzie mnie bardziej napędzać. Ja nie znieczulam nogi, wychodzę z tym bólem i tak zrobiłem. Zawodnicy chwilę przed swoim pojedynkiem łapą koncentrację, zastanawiają się, wizualizują może sobie pojedynek, a Przemysław Szyszka stoi w narożniku Jacka i jeszcze chwilę przed swoim pojedynkiem podpowiada. Czy to dodatkowo stwarza jakiś problem w wyjściu do pojedynku? Dla mnie nie. Chciałem to zrobić i chyba jestem pierwszym trenerem, który zrobił tak, że wyszedł do narożnika dwóch zawodników, później wyszedł do swojej walki. Chciałem to zrobić, bo chcę pokazywać, że można różne rzeczy robić i wszystko jest w głowie, a nie tam w jakichś medytacjach, takich rzeczy. Wszystko jest w kwestii nastawienia.
nastawienia, kwestii mentalu i dzisiaj to pokazałem, że można wyjść do zawodników, zrobić z nimi robotę, a później wejść do swojej walki, zrobić swoją walkę i swoją robotę, więc uważam, że wszystko, co chciałem sobie dzisiaj założyłem, wszystko jest w naszej głowie i to tylko my decydujemy, jak zachowa się nasza psychika. Jak będę się bał i będę mówił, o kurde, nie wyjdę do tej walki, to nie wyjdę, ale jeżeli fajnie się bawię, bawiłem się u Jacka, bawiłem się u Sosny, kurde, było przednio, naprawdę. Powiem wam, że czekałem na ten dzień tyle czasu i dziękuję tu organizacji, Krystianowi, bo to on mnie namówił do tej walki i dzięki temu tutaj jestem. Mówił trener, że była zabawa w walce i przed tym pojedynkiem, ale ja zastanawiam się, czy na chłodno można powiedzieć jednak o jakiejś takiej delikatnej presji albo motywacji w związku z tym, że no jednak zawodnicy cały czas mówili, że jednak trener Szyszka na tych sparingach, na macie, no jest po prostu kotem. Żadnej presji nie miałem, powiem wam naprawdę szczerze, nie czułem, nikomu nic nie muszę udowadniać, ja tam wyszedłem dla siebie i nawet jakbym tą walkę przegrał, nic by to nie zmieniło mojej pracy trenerskiej, bo ja dalej uważam, że jestem trenerem, który może osiągać sukcesy, czy wygrywa pojedynki, czy je przegrywa, bo praca trenera to jest jedno, a bycie zawodnikiem to jest drugie i ja to sobie oddzieliłem, a dopiero to zrozumiałem po 9 latach i pracy nad sobą, że można te dwie rzeczy oddzielić i czy przegrywam w oktagonie, czy wygrywam, to nie zmienia tego, czy jestem dobrym trenerem. Czy już jest apetyt, czy teraz wzrósł apetyt po tym pojedynku na kolejne występy, czy raczej zrealizowanie tego, co było w planie? Pierwsze co, muszę skupić się na swoich zawodnikach, bo to jest priorytet. Jeżeli będę mógł pogodzić to z pracą trenerską, to jak najbardziej jeszcze chętnie kiedyś wejdę do oktagonu. Na razie skupiam się na pracy trenerskiej, bo mamy bardzo duże wydarzenia, Koloseum czy inne walki. Nawet walki moich freakowych zawodników, ja do wszystkiego podchodzę 100% i podchodzę poważnie. Więc nawet jeżeli z nimi pracuję, to traktuję to jak wyzwanie i muszę te wyzwania pierw spełnić, dopiero będę myślał o sobie. A jak trener skomentuje pojedynki właśnie swoich podopiecznych, bo o tyle o ile Jacek rozprawił się ze swoim przeciwnikiem perfekcyjnie, dość łatwo, o tyle Mateusz miał problemy. No to nie nazwałbym tego problemu, takie było założenie taktyczne. Mateusz często ma tak, że się podpalał w walkach, a tutaj metodycznie, krok po kroku. W szatni mu mówiłem, nie kończ tego w pierwszej rundzie, nie kończ drugiej. Wiecie, nie możemy się przyzwyczajać, że wchodzi zawodnik i kończy wszystkich w pierwszej rundzie, bo raptownie te walki stają się nudne, to po co mamy wychodzić? Ja sam jestem zawiedziony, że skończyło się to w pierwszej rundzie, bo moi fani, jak można to tak nazwać, moi przyjaciele z maty przyszli tutaj oglądać show i oni chcieli bitki. Ja chciałem im dać tą bitkę, jak ona by trwała 2-3 rundy, to oni w tych emocjach byliby przez 3 rundy i będą to jeszcze bardziej pamiętać, niż jak trener wejdzie, strzeli typa i on leży. Tak samo z Mateuszem, on swoim fanom dał show 3 rundy i w trzeciej rundzie taktycznie, metodycznie pokonał przeciwnika. Ale przeciwnik był jednak niewygodny, ponieważ też mańkut jak Mateusz i Mateusz widać było, że nie jest przyzwyczajony do walki z takimi zawodnikami. Tak, bo bardzo często jest tak, że mańkut ma problem z mańkutem, bo bardzo mało sparring partnerów jest w tej pozycji. Jeżeli chodzi do walki Jacka Sieksy, uważam, że Jacek zrobił wszystko, co było założone. Zakładaliśmy, wiedzieliśmy jaki będzie oktagon, wiedzieliśmy jakie będzie pole walki i pod to się przygotowaliśmy. Inaczej się walczy w dużym oktagonie, inaczej walczy się w małym. I ułożyliśmy ten plan, który wykonał w 100%. Rozbił zawodnika, który walczył na KSW, który jest bardzo mocnym zawodnikiem, pokazał swoją przewagę, myślę, że stanowczo. Ciśnienie już zeszło, zatem teraz co? Wymarzone piwko, o którym trener wspominał w wielu wywiadach? Nie, pierw idę coś dobrego zjeść. Ja w ogóle alkoholu nie pijam, więc rzadko kiedy pijam alkohol. Dzisiaj idę coś dobrego zjeść ze znajomymi, tutaj z kibicami. I cieszę się zwycięstwem. Jutro wracam do domu, w poniedziałek jestem na macie i wracamy do treningu, mocnych przygotowań do KSW i do FEMA. Ja tylko dodam, że trener jest zawsze z zawodnikami, ale zawodnicy dzisiaj byli z trenerem, bo bardzo licznie tutaj obserwowali twój pojedynek. Nie no, słuchajcie, wszystkie bilety od nas z klubu się sprzedały, stoliki wyprzedaliśmy, które mieliśmy założone, więc myślę, że nasi fani dopisali. Rewelacyjny mamy team, w ogóle to atmosfera w Uniku, to co zbudowaliśmy jest czymś niebywałym i fajnie, że ci ludzie są za nami. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wam bardzo i fajnie było tutaj przed wami wystąpić. Dziękuję wszystkim.